Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego pod tytułem Kukuczka, opowieść o najsłynniejszym polskim Himalaiście, czyta Filip Kosior. Wstęp: Góry wzywają ludzi, którzy pragną w życiu wartości duchowych. Te słowa arcybiskupa Damiana Zimonia, wygłoszone podczas mowy pogrzebowej. Zawierają głęboką prawdę o Jerzym Kukuczce. Jerzy był człowiekiem głęboko wierzącym. Ufał, że Bóg go strzeże. Mam szczęście, boska opatrzność czuwa nade mną, powiedział kiedyś. Jerzy Kukuczka, znany wszystkim jako Jurek, był małomówny, zamknięty w sobie. Nie był konfliktowy, ale z pewnością nie należał do ludzi łatwych. Kiedy decydował się zrealizować jakiś projekt, nie było szans, by go od tego odwieść. Tych, którzy mieli inne zdanie, zostawiał i szedł dalej sam. Jego niezwykła siła fizyczna, zdrowie i sprawność pozwoliły mu osiągnąć tak wiele. Rekordy, jakie ustanawiał w górach, były niesamowite i dlatego ludzie wierzyli, że zdobędzie wszystko, co sobie założy, bez wyjątku. Jego rzadkie porażki przyjmowano z ogromnym zdziwieniem, wręcz szokiem. Ta pewność siórka przenosiła się na każdego członka wyprawy. Jurek wspinał się, aż wszedł na szczyt. Wspinał się z najlepszymi na świecie. Wanda Rutkiewicz wspominała, że Jurek mógł spędzić kilka dni wysoko w górach bez pożywienia i zachować siły. Wojtek Kurtyka powiedział Jurek był największym psychicznym nosorożcem, jakiego kiedykolwiek spotkałem wśród alpinistów, niezrównany w swej zdolności do znoszenia cierpienia i braku reakcji na niebezpieczeństwo. To charakterystyczne dla ludzi urodzonych pod znakiem barana. Mają ślepy wewnętrzny przymus parcia do przodu. Tacy jak Jurek, kiedy spotykają przeszkodę, uderzają w nią, dopóki jej nie rozwalą lub nie złamią sobie karku. Meksykański himalaista i bliski przyjaciel Jurka, Carlos Carsolio, powiedział prosto. Nikt nie był tak twardy jak Jurek. Po raz pierwszy spotkałam kukuczkę w Katmandu w styczniu 1986 roku. Zatrzymałam się w Tukuczepik gdzie na hotelowym parkingu stały dwie ciężarówki wyglądające jak wojskowe. Kiedy o nie zapytałam, powiedziano mi, że to auta polskiej ekspedycji na Kanżędzągę. Pewnego dnia grupa polskich wspinaczy przybyła do hotelu. Byli cisi i smutni, wyglądali na wyczerpanych fizycznie i psychicznie. Wśród nich był Jurek. Polacy dokonali pierwszego zimowego wejścia na Kanżędzągę, ale stracili jednego ze swoich, najlepszych. Andrzeja Czoka. Starałam się zrozumieć ducha tego zespołu, który zdecydował się wspinać na trzecią górę świata i to w zimie. Byłam pod wrażeniem tego, jak ze stoickim spokojem podchodzili do wspinaczki. Zrozumiałam, że to był ich żywioł. Himalaje były ich światem, a zima ich porą działania. Jurek był w tym zespole mistrzem ceremonii. Pamiętam go. Krępy, mocnej postury, twarz miała zoraną wiatrem i brązową od słońca. Oczy, choć przekrwione ze zmęczenia, były ciepłe i śmiejące się. Wyglądał jednak na absolutnie smutnego. Była to bowiem trzecia wyprawa z rzędu, w której tracił partnera. Jak wielka była jego odporność na cierpienie pokazała zima 1985 roku, kiedy zdobył dwa ośmiotysięczniki jeden za drugim. Ale nawet Jurek Kukuczka miał granicę wytrzymałości. Na jednym z podszczytowych biwaków Skulony, broniący się przed zimnem, ignorując swoje odmrożone stopy, targany dreszczami, walczył całą noc, by zachować resztki ciepła. Wtedy zaczął mieć halucynacje. Wydawało mu się, że w schronisku w morskim oku dyskutuje z towarzyszami wspinaczki. Rozmawiali o tym, co jest po drugiej stronie lustra. Wszyscy wspinacze znają tę cienką czerwoną linię. Jurek najlepiej wiedział, co to jest zbliżyć się do niej, co to znaczy dotknąć drugiej strony lustra. Jego partnerzy też. Niestety, wielu z nich dotknęło jej ostatecznie. Po zdobyciu zimą z Wielickim Kanżędzongi Jurek wytyczył latem nową drogę na południowej ścianie K2 i tu też stracił towarzysza wspinaczki. Tadeusz Piotrowski odpadł od ściany. Jesienią poprowadził nową drogę na Manaslu, a na początku lutego 1987 roku dokonał pierwszego zimowego wejścia na Annapurne. W dwóch ostatnich wyczynach towarzyszył mu jego młody protegowany Artur Heiser. Do zdobycia został mu ostatni z 14 ośmiotysięczników – Shisha Pangma. Kiedy rok później zatknął proporzec na tym szczycie, kończąc swój projekt Korony Himalajów i Karakorum, większość ludzi myślała, że będzie chciał odpocząć, cieszyć się sukcesem, zająć ogrodem. Miał w brud nagród i wyróżnień. Dostał nawet olimpijski medal. W Polsce został ogłoszony Człowiekiem Roku. Jego sława była światowa. W porządku, mógł uważać, że przegrał wyścig z Messnerem, który wcześniej zdobył wszystkie ośmiotysięczniki. Ale wejścia Jurka były poprowadzone w dużo lepszym stylu. Solo, zimą, nowymi drogami. Przypis redakcji. Dlaczego więc wrócił pod Lotrze, by wspinać się na południowej ścianie? Przecież już wcześniej zdobył tę górę. Wielu jego najbardziej zaufanych partnerów wspinaczkowych próbowało południowej ściany i nie dali rady. Nawet Messner. Po przeczytaniu Kukuczki zaczynamy jeszcze lepiej rozumieć ten aspekt jego charakteru. Mamy uznanie dla autorów Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego za odwagę w odkrywaniu pełni osobowości Kukuczki. Nie wystarczyła im ta znana wszystkim, spreparowana dla potrzeb mediów legenda. Autorzy starali się pokazać złożoność człowieka. Jurek Kukuczka był odważny, silny, był wizjonerem. Jego wytrzymałość była legendarna. Był znany, a jednak udało mu się pozostać skromnym. Jego gotowość znoszenia cierpień była niezrównana. Od swoich pierwszych spektakularnie bolesnych porażek na wysokości, podczas zdobywania denali na Alasce czy Lotce, walczył z bólem, starał się oszukać ciało i wyćwiczyć je tak, aż w końcu stało się dobrze naoliwioną maszyną, która działała coraz wydajniej, im wyżej się znajdował. To tak, jakby w górach odnajdywał spokój, z którego wychodził na swój najwyższy poziom. Ale Jurek był tylko człowiekiem. Miał obawy, wątpliwości. Złościł się, nudził, a jego niepohamowana ambicja powodowała, że wzbudzał u innych zazdrość, której skutków często doświadczał. Gdy więc najbardziej znany wspinacz wszechczasów Messner wycofał się z południowej ściany Lotse, dla Jurka było to jak zaproszenie. Po raz drugi widziała Jurka późną wiosną 1989 roku w Trento we Włoszech. Spotkaliśmy się na obiedzie w restauracji Everest Hotel, pełnej alpinistów, którzy zjechali na festiwal filmowy. Nie było osoby w sali, która nie znałaby Jurka. Wszyscy go obserwowali, prawdopodobnie nawet podsłuchiwali, ale zachowując dystans wyrażający szacunek, wokół niego wytworzyła się umowna strefa buforowa. Podczas tego spotkania wydał mi się chudszy niż pamiętałam go z Nepalu trzy lata wcześniej, ale jadł ze smakiem potrawy, jakie tylko Włosi potrafią przygotować: melon i prosciutto, kopiec mioki w śmietanie. Popijał to Teroldego z pobliskich winnic Trentino. Refleksja Carlosa Carsolio na temat wyglądu jurka była odbiciem mojej własnej obserwacji. Był niewysoki, miał przerzedzone włosy i mały brzuszek. Gdybyś go zobaczył na ulicy, nie domyśliłbyś się, że to najlepszy wspinacz na świecie. Najlepszy w historii himalaizmu. Jurek był w pełni świadomy swojego miejsca w historii. Ale nie gwiazdożył, nie zadzierał nosa. Nie potrzebował tego. Nie chciałby sława go rozpraszała i przeszkadzała mu. Wydawał się jeszcze bardziej wycofany niż po powrocie z kan ale z błyskiem wokół. W Wtręto nie wiedziałam jeszcze, że tej jesieni ma zamiar wspiąć się południową ścianą na lotce. Nie zdradził się ani słowem. Może dlatego, że wciąż miał w głowie paraliżujący smutek po tragedii przyjaciół na Ewereście. 27 maja 1989 roku na przełęczy locce, życie straciła piątka z czołówki polskich wspinaczy. Przypis redakcji. Gdy Jurek zginął na locce, cały wspinaczkowy świat był oszołomiony. Ten niezniszczalny jurek. Na jakiś czas Polacy stracili serce do wspinania i zaufanie do swoich umiejętności. Cały kraj go opłakiwał. Zmarł o wiele za wcześnie. Miał tyle powodów, by żyć. Synów kochającą żonę, wprowadzanie w góry nowej generacji wspinaczy, gotowanie dla przyjaciół, przytulanie przyszłych wnuków. Trzeba wiedzieć, że nikt nie podchodził do życia poważniej niż Jurek. Powiedział kiedyś. Przyszłość nie jest jeszcze napisana, ale nie będziesz żyć sekundy dłużej niż jest ci to dane. Nie uciekniesz od tego, choćbyś nie wiadomo, jak próbował. Był skarbem narodowym, symbolem odwagi dla niezliczonych rzesz Polaków, wzorem dla przyszłych pokoleń wspinaczy. Zrobił w górach wszystko, co mógł. Jego spuścizna nie jest jednak w dolinie. Ale w mroźnym, rozrzedzonym powietrzu najwyższych szczytów świata, niedostępnych dla tych, którzy nie chcą się wspiąć tak wysoko, podjąć tego ryzyka, aby zbliżyć się do tego samego rodzaju geniuszu. Wanda Rutkiewicz, która zginęła zaledwie trzy lata później, miała kilka słów pocieszenia dla osób będących w żałobie po jurku. Nie powinniśmy ośmielać się oceniać tych, którzy szukają niebezpieczeństw w najwyższych górach świata. I żądać, by powiedzieli, jaki ma sens to, co robią. Gdy płacą najwyższą cenę za swoją pasję, po prostu powinniśmy o nich pamiętać. Ta biografia jest właśnie tak napisana z szacunkiem i ze zrozumieniem, z humorem i empatią. Podobnie jak w przypadku samego bohatera, jest to mistrzowskie dzieło, wykonane w najlepszym stylu. Bernadette MacDonald. Rozdział pierwszy Paradise Raj. Połowa września 1989 roku. Jerzy Kukuczka siedzi w obozie u stóp przyklejonej do Everestu góry Lotse, jeden z najsłynniejszych Himalajstów świata, drugi po Reinholdzie Messnerze zdobywca korony Himalajów i Karakorum, wszystkich czternastu szczytów Ziemi o wysokości ponad 8000 tysięcy metrów. Na 11 z nich wytyczył nowe drogi. Stanął samotnie na jednym wierzchołku. Cztery zdobył zimą. Siedem w stylu alpejskim, czyli małym zespołem, szybko bez zakładania pośrednich obozów. Ale jest drugi. Południowa ściana Lodse. Wielkie wyzwanie w Himalajach. Nikomu dotąd nie udało się jej zdobyć. Piekielnie trudna. Można o niej opowiedzieć tak. Lodse. Czwarta góra świata wznosi się na wysokość 8511 metrów nad poziomem morza. Dwa wierzchołki: właściwy i nieco niższy Lhotse szar 8386 metrów. Zrośnięta z Mount Everestem. Dwie ogromne ściany: zachodnia, która wznosi się nad lodowcem Kumbu, i południowa, niezwykle trudna, skalny mur o długości 11 km na ponad 3 km wysoki. Południową ścianę Lotse można też opisać tak. Potężna. Nawet jeśli chciałoby się jej zrobić zdjęcie szerokokątnym obiektywem, jest to niemożliwe. Trzeba być jakieś 20 kilometrów przed nią, żeby objąć ją całą. To Himalajista Ryszard Warecki. Rozbiliśmy obóz pod południową ścianą, ale nie było jej widać. Zakrywała ją gęsta mgła. Rano poprawiła się pogoda, ktoś wyszedł przed namiot. Spojrzał w górę i krzyknął: O kurwa! Kolejni uczestnicy wyprawy wychodzili przed namioty, ciekawi. Zadzierali głowy do góry i powtarzali to samo: Kurwa! Takie robi wrażenie. To Krzysztof Wielicki. Trzy kilometry terenu postawionego w pionie. Synonim ściany nie do zdobycia. Tylu ludzi na niej zginęło. To Artur Heiser, który w 2013 roku zginie na stoku Gaszerbrumu 1 w Karakorum. Nigdy się tak nie bałem. To Ryszard Pawłowski, zdobywca dziesięciu ośmiu tysięczników. Myślałem o tej ścianie wielokrotnie. To Jerzy kukuczka. Ostatnio myśli nieustannie. Wiosną 1989 roku Reinhold Messner organizuje wyprawę. Najlepsi na świecie himalaiści mają w końcu pokonać południową ścianę lots. W składzie nie ma kukuczki. Nie zostaje zaproszony. Udaje, że go to nic nie obchodzi, ale zadra jest. Wychodzi w rozmowach z przyjaciółmi. Gdy Messner się poddaje, Kukuczka już wie. Musi zdobyć południową ścianę. Będzie to przypieczętowanie dominacji, wyczyn nad wyczynami, przejście do historii. Teraz albo nigdy. Świetny sposób zabijania nudy. Koniec sierpnia 1989 roku. Do Katmandu lecą himalaiści. Jerzy Kukuczka, Ryszard Pawłowski i Ryszard Warecki ze Śląska. Maciej Pawlikowski z Zakopanego, Przemysław Piasecki z Poznania i Tomasz Kopyś z Warszawy. Radiotelegrafista Leszek Czech, lekarz Michał Kulej, Elżbieta Piętak, dziennikarka z katowickiej telewizji regionalnej, operatorzy kamer, filmowcy z Włoch. 14 osób. Namioty obozu bazy stawiają u podstawy ściany na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza. Na zdjęciach obozowa rutyna. Pranie, gotowanie, sprzątanie. A gdy zbliża się pora posiłku, nepalski pomocnik kucharza woła po polsku Koryto. Przy obiedzie gadki o swojskich smakach, żurku, golące. Raz w tygodniu o godzinie 21.00 łączenie z Polską przez Australię. Pięć godzin wcześniej łączenie z Katmandu. Raport: co się dzieje w bazie, w ścianie, że radiotelegrafiście lekarz musiał na żywca wyrwać ząb i że mu się udało. Żarty: Maciek Pawlikowski dziewiąty raz w Himalajach. W zakopiańskim klubie młodzi nazywają go himalajskim dziadkiem. Podczas wspinaczki traci kask, więc zakłada chustkę na głowę. Wygląda jak wiejska baba. W obozie przyzywają go Maciejowo. Tomasz Kopyś nie chce być poważny przed kamerą. To dziwna wyprawa, mówi. Bo wszędzie grasują telewizję. Są z boku, z tyłu, z przodu, a ja nie wiem jak się zachować. Na dodatek telewizja uznała, że nasza wyprawa jest za mało dramatyczna i dziennikarze każą nam skakać na paralotniach. Po ostatnim skoku wciąż dochodzę do siebie, poobijany. Ale cieszę się, bo jutro wychodzę w góry i prawdopodobnie nie pójdzie z nami telewizja. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas. Będziemy się mogli trochę w spokoju powspinać i odetchnąć. Ale nie wszystko widać na filmie. I w Balu z Francji przemyca do obozu paralotnie. Wtedy nowość. Świetny sposób zabijania nudy. Elżbieta Piętak. Pole, z którego startowaliśmy do lotu, wusiane było ostrymi kamieniami. Jak się biegnie z paralotnią, trzeba patrzeć na skrzydło, a nie pod nogi. Rysiu Pawłowski upadł i uszkodził kolano. Utykał. Siedział potem na beczce. Do nogi miał przywiązane dwa duże kamienie, które pełniły funkcję wyciągu ortopedycznego. I czytał książkę. Jurek zrobił mi awanturę. Krzyczał, że tu są poważne sprawy, a ja urządzam program rozrywkowy. Zabrał mi paralotnie i schował, żeby nas więcej nie kusiło. W zespole czuję się napięcie. Himalaje to nie Tatry. Tam wspinaczka jest szybka. Ciągle w górę, na szczyt. W Himalajach z górą trzeba podjąć grę. Jak w szachach. Ocenić zagrożenia. Na przykład którędy może zejść lawina. Czy lodowe uskoki nie zagrodzą drogi. Przewidzieć czas na aklimatyzację, opracować strategię, wytyczyć drogę, zaplanować logistykę, założyć obozy pośrednie, zaopatrzyć namioty w zapasy gazu, jedzenia, poprowadzić liny poręczowe. Wspinacze kursują do góry na dół, do góry na dół. Wyszarpują kolejne metry wysokości, jak podczas oblężenia. Walczą z wiatrem, niską temperaturą, ograniczeniami organizmu. Może to trwać tygodniami. Czy wystarczy im czasu, jedzenia? Cierpliwości. Boże, czuwasz nade mną. Kukuczka niespokojny. Wyprawa się nie układa. Pogoda fatalna, kolejne obozy zakładane są z trudem. On sam nie czuje się dobrze. Już na początku wspinaczki ociera się o śmierć. Obóz pierwszy na wysokości 5800 metrów. Kukuczka o poranku wychodzi przed namiot. Mrzy, śnieg jest miękki. Wspina się nagle lina się zrywa. W pamiętniku zanotuję. Lecę, próbując złapać równowagę. Macham rękami, wrzask. Boże! Po kilkunastu metrach ręka łapie jakąś starą poręczówkę. staje. Boże, czuwasz nade mną. Podarowałeś mi drugie życie. Serce wali jak młot. Mało brakowało. Wpis z 16 września. Boli mnie głowa w okolicach czoła i coś siedzi na żołądku. 19 września na lotce. Jeszcze o szóstej słychać dudniący o namiot śnieg. Ciężko mi się wstaje, tak jakbym nie miał aklimatyzacji, a może kondycji. Ale widzę po Ryśku, Pawłowskim, to samo. Trudno wstać. O ósmej decydujemy się pozostać jeden dzień do poprawy warunków. Wieczorem pokazują się błękity. Nadzieja na ładny dzień. Przygotowujemy wszystko do jutrzejszego wyjścia. Ale pogoda się nie poprawia. Muszą wracać do bazy. Frustracja narasta. 26 września. Co jest? O obóz trzeci walczymy już dziesięć dni, a jest to najłatwiejszy odcinek na całej drodze. Zaczynam się niepokoić. Mijają trzy tygodnie, a my jeszcze nawet nie w połowie drogi. Cały czas myślę o wielkim zacięciu. No i kogo by tu wybrać za partnera? Na razie nikomu o tym nie mówię. Obserwuję kompanów. Nie bardzo podoba mi się Rysiek. Ciągle chowa się za plecami, ciągle na drugiego. O Przemku Piaseckim i Maćku Pawlikowskim. Miałem przeczucie, że tu czuć nadgorliwość, ale oczywiście nie mogłem tego powiedzieć. Ostatni dzień września przynosi zmianę. To jest to. Czuję prawdziwą himalajską jesienną pogodę. Inny zapach powietrza, chłodniej, błękit nieba. Idę na lodowiec porobić zdjęcia i się pomodlić. Znajduje zwłoki zupełnie rozdziobane przez kruki. Postanawiam o tym nie mówić do końca wyprawy, a potem je pochować. Decyduje o wyborze partnera. Jeśli zdobędzie szczyt, to z Ryszardem Pawłowskim. Pogoda pozwala szybko założyć kolejne obozy. Czwarty i piąty na wysokości około 8000 tysięcy metrów. Z niego poprowadzą atak. 16 października. Ostatni wpis w pamiętniku Kukuczki. Budzimy się o czwartej. Gotowanie, kawa, śniadanie i z powrotem do śpiwora. U góry huk, jakbyśmy byli pod nasypem, którym ciągle przejeżdża ciężki, towarowy pociąg. Pióropusze na grani niesamowite. Huk wzrasta, dla kontrastu, który wkurwia cały horyzont w błękitach. Co robić? Z godziny na godzinę dół bojowy maleje. Maleje. Wieczorem zaczynamy rozważać zejście. Huk na graniach się potęguje. Tak to jest, jak się zaczyna akcję w niedzielę. Całą noc w łomocy płachta namiotu. I ten huk. Wygląda na to, że strefa wiatru się obniża. Ciśnienie skacze. Co jest grane? Czuję, że pierwszą rundę przegraliśmy. Wyścig z czasem przed jesiennymi wichrami. Teraz modlić się tylko o lukę w tych wiatrach. Błyskawiczna decyzja. Szybkie zejście do bazy. Elka, piętak z Witkiem, oklekiem, operatorem kamery... Czekają na wywiad na marne. Wiatr cichnie. Baza jeszcze śpi, gdy kukuczka z Pawłowskim wychodzą z namiotów. Natrętna myśl, że Jurek nie żyje. Październik w istebnej. Piękne słońce, żółte liście pokrywają podwórko przed drewnianym górskim domem kukuczków w przysiłku Wilcze. Cecylia Kukuczka, żona Jurka. Spędza tu weekendy z synami. Maciek ma dziesięć lat i musi wracać do szkoły, ale jest tak pięknie, że czteroletniego Wojtka szkoda zabierać do Katowic. Zostaje wistebnej z ciotką. Dwudziestego czwartego października o czwartej nad ranem zrywa się z płaczem. Opowiadać o ci sen, który go obudził. Jeździliśmy z tatą windą w naszym bloku i tata naciskał na guziki, bo chciał zatrzymać windę, ale ona nie chciała stanąć. Krzyczał alarm, alarm! Warecki w bazie podlotrzy około drugiej w nocy. W pół zaczynam myśleć, że po śmierci Jurka będzie sporo załatwiania. Trzeba będzie wszystkich powiadomić. I nagle już w pełni świadomy pukam się w głowę. O czym ty myślisz, człowieku? Zwariowałeś? Przecież chłopcy są na górze, nic się nie stało. Ale do rana już nie zaśnie. Jak bumerang powraca natrętna myśl, że Jurek nie żyje. Ignacy Walenty Nędza, przełożony ku jeszcze z harcerstwa, śni w Katowicach. Zobaczyłem Jurka w szarym swetrze, w czarne, geometryczne figury przed jego domem w Beskidach. Stał za żertkami, a jego synowie przed płotem. Ja z chłopcami. Jurek, cześć, co ty tu robisz? Przecież jesteś na wyprawie, godom. A on: Przyjechałem na chwilę i zaraz tam wracam. A ciebie zapraszam za dwadzieścia osiem dni. I koniec. Skoczyłem na łóżku, żona się obudziła. Powiedziałem. Teraz mnie Jurek odwiedził. Zapamiętaj dobrze ta data. Elżbieta Piętak w obozie pod Lodzce kładzie się w pustym namiocie kukuczki. Większość bazy jest już zwinięta. Bez względu na to, czy kukuczka z Pawłowskim zdobędą szczyt, czy nie, trzeba będzie się zbierać. W górach zaczynają schodzić lawiny. W środku nocy rozsuwają się poły namiotu. Wchodzi Jurek. Wspomina Piętak. Ty tu śpisz? Pyta. No to śpij, ja pójdę do chłopaków, mówi. Ocknęłam się. Głupi czy co? Przecież to jego namiot. Ubrałam się, wyszłam na powietrze. Ciemno nikogo nie ma, tylko u wareckiego paliło się światło. Cecylia kukuczka. A ja nic, żadnego przeczucia, przekazu. Tylko niepokój w sercu. W bazie zmieniają się przy lornetach. Co tam się dzieje u góry od ponad doby z chłopakami nie ma łączności? 24 października po południu na grani widać maleńką kropkę. Jedna kropka. Jedna osoba. Piętak. Byłam pewna, że to Jurek, ale co z Ryśkiem? Mocny, da sobie radę, wielokrotnie nocował na wysokości powyżej 8 tysięcy metrów. Boże, co się stało? Kropka porusza się szybko. Schodzi, ale dlaczego nie reaguje na próby nawiązania łączności? Naprzeciw wychodzi grupa wspomagająca: Maciej Pawlikowski i Przemysław Piasecki, na wszelki wypadek, gdyby kropka potrzebowała pomocy. Godziny czekania, spekulacje. Co się stało, kto został na górze? Napięcie, jakby najbliższa osoba była operowana. Nie wiadomo, czy przeżyje, a wy na korytarzu. Nie pomagają papierosy. Pomocnik kucharza stara się wspierać, ale co on może? O Didi, mówi, siostro, nie martw się przynosi Elżbiecie herbatę. Nareszcie chłopcy z bazy docierają do kropki. Krótki komunikat przez łoki Toki. Jurek odpadł. Rysiek chce zostać w obozie na górze. Odpocząć. Piętak. Zaczęliśmy krzyczeć, żeby natychmiast schodzili, tak bezpieczniej. Chcieliśmy wiedzieć, co się stało, jak, ale odpowiedzi nie było. Tam jest zimno, wysokość, zmęczenie. Rzeczywistość miesza się z fikcją. Wiedzieliśmy, że nic więcej nie usłyszymy. Już wszyscy w bazie. Pawłowski opowiada, że mają około 400 metrów do szczytu. Jurek się osunął. Spada. Zrywa się lina. Kropka. Potem więcej. Wystartowaliśmy 24 października z 8000 metrów. Zagotowaliśmy w menażce trochę wody na herbatę. Zjedliśmy batonik i zaczęliśmy się wspinać. Pogoda była piękna. Jurek prowadził. Szliśmy na pojedynczej linie. Zresztą świadomie tę linę rozwinęliśmy, żeby wyciągi były dłuższe, żeby szybciej pokonywać odległość. Wspinaliśmy się w trudnym terenie. W miejscu, gdzie właściwie wychodziliśmy na dość łatwą gran śnieżną, Jurek się osunął. Zaczął spadać. Wydawało się, że punkty asekuracyjne, które zakładał, zadziałają. Ale one po kolei wypadały. Przeleciał obok mnie, spadł z toki, dlatego nie było łączności. Nie słyszałem żadnego krzyku Jurka. Skuliłem się w sobie, czekając na szarpnięcie, bo byliśmy przypięci do jednej liny, ale jakieś dwa metry nade mną lina przerwała się na ostrej krawędzi. To mnie uratowało. Jurak spadł do kotła u podstawy ściany. Więcej w książce smagu gór. Gdyby lina się nie przerwała, było duże prawdopodobieństwo, że poleciałbym za nim. Gdybym go utrzymał, też chyba by nie żył. Spadał co najmniej 100 metrów, to była prawie pionowa skała. Rzadko zdarza się, żeby ktoś przeżył 20-30 metrów lotu, a co dopiero sto. Spadający roztrzaskuje się o skały. Co innego, gdy ześlizgujesz się po śniegu, lodzie lub zawiśniesz na linie. Ściana ostrotnie. W bazie pod lotce szukają kukuczki. Ściana ma załamania, uskoki. Może spadł niżej, leży na jakiejś skalnej półce, połamany, nieprzytomny, ale żywy. Nadzieja umiera ostatnia. Ale rozsądek zwycięża. Piętak. Lekarze opowiedzieli mi potem, co się dzieje z człowiekiem, który spada z takiej wysokości. Czasem lodowiec wyrzuca szczątki takich osób. Ciało jest w strzępach, ściana ostrotnie. Z pewnością nie żyje. Upadku z takiej wysokości nikt by nie przetrwał. Ale ciała Kukuczki nie ma, nie udaje się go znaleźć. Pewnie wpadł do szczeliny lodowca. Symboliczne pożegnanie. Na ścianie powyżej bazy koledzy wycinają w skalę nazwisko Kukuczki, zapalają lampki. Wielkie chłopy, wszyscy płakali, wspomina Piętak. Czuliśmy się zagubieni, straciliśmy lidera. Walecki kazał zwijać bazę. Ale przed powrotem trzeba się umówić. Oficjalna wersja będzie taka: ciało kukuczki zostało znalezione i pogrzebane w szczelinie rodowca pod lotce. To ważne dla jego żony i dzieci. Między zginął a zaginął jest wielka różnica. Jeśli nie ma ciała, nie ma renty i odszkodowania. Trzeba czekać pięć lat, aż sąd potwierdzi śmierć. Wszyscy uczestnicy wyprawy zgadzają się, że tak lepiej. Połączenie z Polską: 9N1MM SP9PT, słucham ciebie, raport. Dzisiaj znaleziono ciało Jurka Kukuczki na serakach na wysokości 5400 metrów. Następnie przeniesiono je do bazy i pochowano. Na odbiorze: Potwierdzam, TC... Piętak. Wracaliśmy przygnębieni. Smutna karawana. Ludzie w wioskach podchodzili i składali kondolencje. Czuło się wielkie wzruszenie. W holu naszego hotelu w Katmandu wisiało ogromne zdjęcie Jurka z Kirem. Kto je powiesił? Cecylia Kukuczka. 25 października. Maciek był w szkole. Dzwonek do drzwi. W korytarzu stoją Janusz Majer, wtedy prezes klubu wysokogórskiego w Katowicach z żoną. Głowy spuszczone, nie patrzą na mnie. Już wiedziałam. Przyjęłam te informacje ze spokojem. Nie potrafiłam się rozpłakać. Usiadłam na kanapie, oni coś mówili, a ja nie wiem co. Byłam zdrętwiała. Jurek nie żyje. Jak to? Przecież zawsze obiecywał: Nie martw się, ja wrócę. 26 października wszyscy już wiedzą lektor dziennika telewizyjnego. Najważniejszego programu informacyjnego w polskiej telewizji podaje skróty najważniejszych wiadomości. Budujemy trwały fundament jednej i niepodzielnej Europy. To myśl przewodnia Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Układu Warszawskiego. Dziesiąte posiedzenie Senatu. Debata nad ustawą budżetową. Sekretarz włoskiej partii socjalistycznej Bettino Craxi, były premier, rozpoczął rozmowy w Warszawie. Osunięcie się ziemi w Sao Paulo są ofiary śmiertelne. Z Himalajów nadeszła tragiczna wiadomość. Zginął jeden z największych himalaistów świata, Jerzy Kukuczka. W studiu Andrzej Paczkowski, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Czekaliśmy z ogłoszeniem tej informacji. Musieliśmy ją potwierdzić. Dzisiaj już wiemy. Ciało Jurka Kukuczki zostało znalezione u podstawy ściany. Koledzy z wyprawy pochowali go na lodowcu pod południową ścianą Lodse. Wojciech Kurtyka, przyjaciel kukuczki i towarzysz wielu jego wypraw, wspomina w filmie Zerwana Lina, Marka Kłosowicza. Sąsiad złapał mnie na klatce schodowej. Panie Wojtku, panie Wojtku, czy pan słyszał? Co? Jak to? Nic pan nie słyszał? No o Jurku kukuczce. Myślałem, że chodziło o jakiś sukces, a on. Jurek kukuczka zginął. Zamurowało mnie, mówi kurtyka. Stałem na tej klatce schodowej przez dłuższy czas i nie byłem zdolny się poruszyć. Śmierć górska i Jurek to był absurd. Są ludzie, do których śmierć nie pasuje. Przyjaciela przywiozłem w kopercie. Na lotnisku Okęcie konferencja prasowa. Najpierw zwyczajowe pytania, a potem zgroza. Dziennikarze chcą zobaczyć ciało kukuczki. Nie ma takich zdjęć, odpowiada piętak. Dlaczego nie ma, skoro na miejscu była ekipa filmowa? Piętak ostro do kolegów z innych redakcji. Nie nagrałam ciała. Czemu miałoby to służyć? Wiecie, jak wygląda człowiek po takim upadku? Komu chcielibyście to pokazać? To przynajmniej zdjęcia z pogrzebu. Warecki ucina rozmowę. Pokazuje zaświadczenie wystawione przez konsula w Katmandu. Pojechaliśmy razem pod lotce, przyjaźniliśmy się. A teraz co mam państwu odpowiedzieć? Przywiozłem przyjaciela w tej oto kopercie. Piętak. Przez dziesięć lat nikt z nas nie puścił pary z ust, jak było naprawdę. Członkowie klubu wysokogórskiego spotykają się w mieszkaniu Ryszarda Wareckiego na Gliwickiej w Katowicach. Wódka i gadki. Po co Jurek pchał się na te ścianę? Bez sensu, co jeszcze chciał udowodnić? Bo go Messner nie wziął na europejską wyprawę na lotce wiosną, tylko Krzyśka Wielickiego i Artura Heisera. I o Pawłowskim, że może nie było jak mówi. A jeśli to on odciął linę, gdy zobaczył, że Jurek spada? I gdzie jest ten koniec liny, co się urwała? Bo jak się lina urwie, to przy tobie zostaje drugi kawałek, więc dlaczego on mówi, że ten swój kawałek wyrzucił? Pawłowski. Nikt mi oskarżenia w twarz nie wypowiedział, ale za plecami się szeptało. Gdyby mnie wprost zapytali o linę, odpowiedziałbym, że ją wyrzuciłem. Byłem na wysokości ośmiu tysięcy metrów sam. Myślałem tylko o tym, by jak najszybciej zejść. Pilnowałem, żeby nieść ze sobą jak najmniej rzeczy niepotrzebnych. Nie traktowałem tej liny jak relikwii, ani jak dowodu. Jak jeszcze miałbym się bronić? Po latach Pawłowski w książce Smak Gór opowiada dziennikarce Grażynie potworze. Tak, może gadać tylko ten, kto się nigdy nie wspinał. Jeśli twój partner zaczyna spadać, nie boisz się. Widziałem jak Jurek zakładał przeloty, wpinał linę. Byłem pewien, że w razie czego zabezpieczenie wytrzyma. Haki wbija się co kilka metrów. Powinien się zatrzymać na pierwszym lub drugim. Kiedy widzisz, że spada dalej, zostaje ci ułamek sekundy na reakcję. Kulisz się w sobie. Przylegasz do ściany, blokujesz linę. W tym wypadku nie było czasu. Pamiętam, że skulony czekałem na szarpnięcie. Widziałem wypadające przeloty i spadającego coraz szybciej jurka. Byłem przerażony, ale nic nie mogłem zrobić. A gdyby czasu było więcej, czy wtedy ratowałby siebie? Pawłowski. Jeśli jestem przekonany, że ktoś rozmyślnie popełnia jakąś głupotę i niepotrzebnie mnie naraża, zaryzykowałbym odcięcie liny czy odwiązanie się. Kiedyś w Szkocji wspinałem się z Angolem. Prawie pionowa, lodowa ściana, a on idzie cały czas bez asekuracji. Mówię mu: Słuchaj, stary, wkręć coś, śrubę lodową, wbij hak, cokolwiek. On nic, dalej idzie po tym lodzie. Jeśli poleci, nic nas nie uratuje. Asekurowałem go dalej, ale odwiązałem się. Tak na wszelki wypadek. Elżbieta Piętak. Mnóstwo spekulacji, pytań, ale jedyną osobą, która wie, co się zdarzyło, jest Rysiu Pawłowski. I trzeba mu wierzyć. Ja nie mam do Ryśka pretensji, mówi Cecylia Kukuczka. Przyszedł do mnie zaraz po powrocie z Katmandu, ale ja z tej rozmowy niewiele pamiętam. Powiedział, że wypadły wszystkie przeloty, że może Jurek nie miał siły, żeby porządnie wbić haki. Może stało się. Myślałam tylko o tym, że Jurka nie ma. Nasz los jest zapisany. 2 listopada mszarza łobna w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Świątynia pęka w szwach. Trybuna robotnicza spisuje, co ludzie mówią o kukuczce. Był wielkim Polakiem. Był moim kolegą z Bogucic. Był skromny, a jednocześnie wyrastał ponad wszystkich. Wierzył w Boga, w Przeznaczenie. Przy olbrzymiej sławie był taki normalny. Walenty nędza słyszy co innego. Dostał o co prosił. Po co tam lazł? Głupi był i tyle. Dobrze, że arcybiskup górnośląski Damian Zimoń podkreśla w homilii Góry wzywają ludzi, którzy tęsknią za wartościami duchowymi. Cecylia Kukuczka już się przyzwyczaiła, że nie ma grobu męża. Jest tylko symboliczna tablica na placu kościelnym w Stebnej, ufundowana przez przyjaciół. To przy niej zapalaznicze. Po dwudziestu siedmiu latach niemal codziennie rozmawia z Jurkiem. Jak mam trudne chwile, proszę go o pomoc, mówi. Często czuję, że on jest przy mnie. Największe chwile bliskości z mężem przeżywam w Himalajach. Wyobrażam go sobie w chmurach i myślę: no i po co ci to było? Nędza. Świetna kobieta, bardzo dzielna. Nie wyszła ponownie za mąż, chłopców sama wychowała, a Jurka kocha nadal. Wzięła go razem z tymi górami w pakiecie. Kiedyś przywódca zwierzył mi się: mam warta, bo opatrzność nade mną czuwa. Ale nasz los jest zapisany i nie pożyjemy ani minuty dłużej ponad to, co mamy wyznaczone. Nie uciekniesz, choćbyś nie wiem, co kombinował. Niemal przed każdą wyprawą w góry Kukuczka zakłada pamiętnik. Suche zapiski o postępach, partnerach, samopoczuciu, pogodzie, rzadko o własnych odczuciach i przemyśleniach. Przed wyprawą na lotce po raz pierwszy swój dziennik poprzedza dedykacją. Jeden. Tym, którzy nigdy nie wrócą i pozostali na zawsze w górach. 2. Tym bliskim, którzy nie doczekali powrotu moich przyjaciół. 3. Przyjaciołom, partnerom, i szczególnie tym, którzy nie wrócili nigdy, pozostali w górach na zawsze. 4. Synom i żonie, którzy zawsze czekają. 5. Tym, którzy zostają w niespokojnym oczekiwaniu, najbliższym. Ale najważniejsze jest motto. O czym myśli? O górach, przeznaczeniu, rodzinie, o tym, co już przeżył, czy o tym, co go spotka? Co chce powiedzieć, gdy w bazie podlotce bierze do ręki długopis i zapisuje dwa słowa: Paradise, Raj. Rozdział drugi Familok. Załęże. Robotnicza dzielnica Katowic. Za kołnierz nikt tu nie wylewa. Po wypłacie mężczyźni wracają z pracy do domów zygzakiem. Cecylia Ogrodzińska zna niemal wszystkich. Nie używa oficjalnego imienia. Dla rodziny, przyjaciół, znajomych. Celina. Niska, śliczna, dwudziestojednoletnia, z burzą krucoczarnych włosów. Jest magazynierem, sprzedawcą i kierowniczką sklepu monopolowego przy ulicy Gliwickiej. Codziennie ustawia w magazynie skrzynki z wódką i winem, wpisuje zakupy do raportu, układa towar na półkach. Użera się z klientami. Sklep otwarty od godziny dziesiątej, ale kolejka przed drzwiami staje wcześniej. Kierowniczko, zdejtuj się, błagają mężczyźni. Sprzedaj pół litra. Ruch aż do zamknięcia. Robota ciężka, ale dobrze płatna. Ogrodzińska ma pieniądze jest oszczędna, korzysta z życia. W 1972 roku kafe Sport to najmodniejsza kawiarnia w stolicy Górnego Śląska. Zajmuje całe piętro otwartego kilka lat wcześniej domu prasy. Nowoczesny budynek oddany redakcjom gazet wydawanych w regionie. Z tarasu lokalu widać rynek Teatr Śląski i Spodek największą halę widowiskowo-sportową w Polsce. W menu wyśmienita kawa, świeże ciasta, prawdziwy koniak, można poczytać zagraniczne gazety. Wieczny tłok, trudno o wolne miejsce. Przez pół dnia stoliki okupują dziennikarze Trybuny Robotniczej, Dziennika Zachodniego, Wieczoru i Sportu. Stałym gościem lokalu jest Wilhelm Szewczyk, znany śląski publicysta i naczelny dwutygodnika Poglądy. Przychodzi też Maciej Szczepański, nazywany Krwawym Maćkiem, były szef Trybuny Robotniczej. Teraz kieruje radiokomitetem i decyduje, co można puścić w radiu czy telewizji. Zawsze otacza go wianuszek pochlebców. Celina umawia się z koleżanką na ploteczki, ale w Café Sport jak zwykle nie ma miejsca. Dziewczyny chcą już wychodzić, gdy od jednego ze stolików wstaje trzech młodych mężczyzn. Zakładają kurtki, ściskają dłonie. Panowie wychodzą? pyta Celina. Mężczyźni taksują ją wzrokiem. Tak ładne dziewczyny nie mogą przecież siedzieć same. Zaraz zorganizujemy krzesełka. Deklarują zdejmując kurtki. Siedzą razem. Celina zwracał uwagę na niskiego, nieśmiałego blondyna. W jego oczach zobaczyłam smutek, wspomina. Były niespotykane, trochę jakby skośne, ale rozmarzone. Zaczarowały mnie to oczy. Dostrzegłam w nich dobrego, uczciwego człowieka. Po godzinie sporo już wie. Ma na imię Jurek i świętuje z kolegami swoje urodziny. Nic wielkiego, kawa, piwo, kilka wódek – jest w żałobie. Kilka miesięcy wcześniej zmarł mój ojciec. Jurkowi Celina też się chyba podoba, bo nieśmiało pyta, czy może ją odprowadzić do domu. Do katowickiej dzielnicy Ligota jadą autobusem. Spotkamy się jeszcze? Pyta Celinę przed blokiem. Dziewczyna zgadza się bez wahania. Kim jest ten przystojny pieron? Zastanawia się przez północy. Wciąż widzi te jego niesamowite oczy. Istebna w III Rzeszy. Po kilku spotkaniach Celina wie więcej. Ojciec Jurka to Józef Kukuczka, beskidzki góral. Urodził się w Istebnej w Beskidzie Śląskim. Położona na zboczu Złotego Gronia miejscowość sąsiaduje z Wisłą i Koniakowem, zaraz obok granica z Czechami. Beskickie szczyty na wyciągnięcie ręki. Na baranią górę, 1200 metrów nad poziomem morza, można dojść w cztery godziny najpiękniejsze miejsce do życia i uprawiania turystyki podkreślają miejscowi. Józef Kukuczka jest narciarzem. Uprawia kombinację klasyczną zwaną norweską. Najpierw bieg na nartach, potem skok. Wyniki ma świetne. Marzenia o dalszej karierze sportowej przerywa druga wojna światowa. Istebna zostaje wcielona do III rzeszy. Po załamaniu niemieckiej ofensywy pod Moskwą hitlerowskie władze nakazują góralom, żeby oddali narty, kije i buty. Sprzęt zostaje odesłany na front wschodni. Józef Kuczka zaczyna pracę w banku i bierze ślub z Jadwigą, góralką z Istebnej. W 1942 roku przychodzi na świat ich pierwszy syn Antoni. Kończy się wojna, w Istebnej bieda, ale na Górnym Śląsku roboty w bród. Komuniści zaczynają od usuwania śladów Niemczyzny. Słupy ogłoszeniowe i niemieckie szyldy są zakrajane. Niemieckie tablice i drogowskazy zastępowane polskimi. Zapędza się do tej roboty Niemców i Górnoślązaków z pierwszą lub drugą grupą Volkslisty. Przed wojną miasto miało 130 tysięcy mieszkańców. Teraz tylko 90. Ale Katowice podczas wojny nie ucierpiały. Nadal mają europejski charakter. Zachowały się przedwojenne sklepy, restauracje i hotele. W najbogatszych kamienicach na korytarzach wciąż leżą czerwone dywany. Ściągają tu handlarze, spekulanci, niebieskie ptaki, szabrownicy. Wojewoda Katowicki wydaje zarządzenia: Miasto przyjmie tylko osoby niezbędne. Niemcy do nich nie należą. Mają szybko opuścić górny Śląsk. Osoby z listą muszą podpisać lojalkę wobec państwa. Zgłasza się niewielu, więc MO i UB przeprowadzają akcję. Przymusowo ujawniają Niemców i odstawiają do Gerlitz. Na ich miejsce przybywają tysiące repatriantów i przesiedleńców z Kresów. Przeważnie rolnicy, robotnicy rolni, ludzie bez zawodu. Wykwalifikowanych robotników garstka. Brakuje ludzi do pracy. Józef Kukuczka zostawia rodzinę w Istebnej i wyjeżdża do Katowic. Od razu dostaje etat na kolei. Po kilku miesiącach wraca w Beskidy i z dumą oznajmie widzę, Mamy mieszkanie. Pakuję Antosia. Kukuczkowie wprowadzają się do Familoka przy ulicy księdza Leopolda Markiewki 94. W serce robotniczej dzielnicy Bogucice trzypiętrowy budynek z czerwonej cegły z zamkniętym podwórzem, na którym króluje Trzepak. Na półpiętrach wspólne toalety dla kilku rodzin, ale w każdym mieszkaniu bieżąca woda. Kukuczkowie dostają przydział na mieszkanie złożone z kuchni i pokoju. Są głęboko wierzący: na ścianie zawieszają krzyż. I obraz Matki Bożej. Ich sąsiedzi to górnicy z kopalni Katowice i Kleofas oraz pracownicy huty Beldon. Jadwiga znowu zachodzi w ciążę. Drugiego synka rodzi w domu 24 marca 1948 roku. Proszę spojrzeć, jakie ma piękne oczy, mówi akuszerka, podając jej chłopczyka. Na chrzcie dostaje imię Jerzy. Dwa lata później w rodzinie kukuczków kolejne święto. Jadwiga rodzi dziewczynkę. Szczęśliwy Józef nawet się nie zastanawia. W rubryce imię dziecka wpisuje Jadwiga, po matce. Buduje ściankę działową w mieszkaniu, żeby dzieci miały własny pokój. Zima 1951 roku. Jurek dostaje gorączki na prawie 40 stopni dreszcze. Domowe sposoby leczenia nie działają. Rodzice wzywają lekarza. Potrzebne są silne leki. Mówi doktor i wypisuje receptę. Farmaceuta przygotowany dla Jurka lek wlewa do butelki z resztkami silnego środka nasennego. Oszczędność połączona z nieuwagą. Po dwóch dawkach leku gorączka nie spada, a chłopiec zapada w głęboki sen. Nie można go dobudzić. Matka zawozi Jurka do szpitala. Syn przelewa się jej przez ręce. Trafił do nas w ostatniej chwili, mówią jej lekarze kilka godzin później. Najstarszy antek opiekuje się młodszym rodzeństwem. Odprowadza Jurka i Jadzie do przedszkola, potem idzie do szkoły. Od Jurka starszy o sześć lat, od Jadzi o osiem. Nie ma między nimi szczególnej więzi. Śląsk konserwatywny. Mężczyzna pracuje, a żona dba o dom i wychowuje dzieci. U kukuczków inaczej. Najmłodsze dzieci idą do przedszkola, a Jadwiga zatrudnia się w katowickiej fabryce narzędzi górniczych. Pracuje fizycznie, na taśmie. W jej domu królują dania góralskie Ziemniaki i kapusta Mięso? Rzadko Józef odciąża żonę w obowiązkach domowych Chodzi na dwunastogodzinne szychty Potem ma doby wolnego Gotuje obiady i sprząta w mieszkaniu Na Śląsku? Niepojęte Kukuczkowie często odwiedzają krewnych w istępnej. Ojciec uczy małego Jurka jeździć na nartach Chłopak zaczyna czerpać przyjemność z wędrówek po górskich szlakach Jestem wprawdzie urodzony w typowym śląskim familoku i wychowany na podwórku, gdzie w centralnym miejscu stoi hasiok, czyli śmietnik, ale z rodziców beskickich górali. Dusza i serce są we mnie góralskie. O swoim istebniańskim pochodzeniu zawsze pamiętam. Napiszę potem w pamiętniku. Stop, gówniarze. Jurek jest najbardziej wysportowanym chłopakiem. Na podwórku nikt go nie pobije w skoku w dal, podciąganiu na trzepaku czy biegach. Przez siedem lat szkoły podstawowej najlepsze oceny ma z wychowania fizycznego, z innych przedmiotów słabo. No, może za wyjątkiem geografii. To zasługa ojca, który wieczorami siada z chłopcem nad Atlasem, opowiada o Europie podzielonej żelazną kurtyną. Jerzy wie, że na wschód od łaby są państwa socjalistyczne, a na zachód kapitalistyczne, że sąsiadujące z Polską Niemcy zostały podzielone na dwa kraje NRD i RFN. Ojciec pokazuje mu, gdzie leżą Ameryka, Chiny, Związek Radziecki, gdzie są najwyższe góry świata, gdzie jest najzimniej, a gdzie najcieplej. Jurek na pamięć zna nazwy stolic większości państw i potrafi je pokazać na mapie. Gdy ma 12 lat, odkrywa Alpy. Nie te wysokie z Mont Blanc, lecz wełnowieckie. Alpami mieszkańcy Boguci nazywają wysokie na kilkanaście metrów hałdy usypane z odpadów kopalni Karolina, która działa w pobliżu Cynku, Są tam też zapadliska, pozostałość po przedwojennych szybach. Księżycowy krajobraz przyciąga dzieci. Wdrapują się na pagórki, palą ogniska. Zafascynowani powieściami Karola Maja, Jurek i jego koledzy bawią się tam w Winnetou i Old Shatterhanda. Kukuczka jest najniższy w grupie, ale to on zawsze dostaje rolę czarownika albo wodza apaczów – już wtedy miał poważanie wśród kolegów, wspomina jego siostra Jadwiga. Chłopcy czasami pozwalają jej bawić się z nimi, gdy potrzebna jest jakaś szkło. W Alpach Wełnowieckich zbiórki urządzają czasem harcerze z wełnowca. Drużynę prowadzi szesnastoletni Ignacy Walenty-Nenza. Harcerze nie tolerują konkurencji. Na jednej z wypraw natykają się na Indian. To nasza dolinka. Ruszają z pięściami na zaskoczonych apaczów. Wpieprzymy im! krzyczą. Stop, gówniarze! Okrzyk drużynowego nędzy powstrzymuje bitwę. Jak się nazywasz? Pyta wodza Apaczów. Jurek kukuczka, odpowiada Młoko z piropuszem na głowie. Chwilę potem harcerze i Indianie zgodnie siedzą przy jednym ognisku. Dla Jurka to magiczny czas. W pamiętniku notuje. Zapamiętale walczyliśmy tam na włócznie i to Nasi rówieśnicy już dawno zaczęli się oglądać za dziewczynami, kiedy my jeszcze urządzaliśmy w Alpach zasadzki i napady. Byliśmy w tych sprawach bardzo zapóźnieni. Ostatni raz miałem pióro pusz na głowie chyba w wieku 14 lat. Rok 1962. Jerzy Kukuczka kończy katowicką podstawówkę numer 12. Ma 14 lat i zaczyna naukę w szkole zawodowej przy zakładach wytwórczych urządzeń sygnalizacyjnych w Katowicach. Firma na bazie licencji Ericssona produkuje telefony, dzwonki, zwrotnice i semafory. Praca w fabryce, nauka i sport. Jurek odkrywa podnoszenie ciężarów. Trenerzy z HKS-u szopienicy są zdumieni, że taki drobny chłopak potrafi podnieść 325 kg w trójboju i to bez wcześniejszych treningów siłowych. Synek, masz wielki potencjał zapewniają kukuczka, który chętnie łączy pracę z nauką i treningami. Egzamin zawodowy na elektromontera zdaje na czwórkę. Na świadectwie ma dwie trójki z fizyki i pracowni elektrycznej. Piątki tylko z wychowania fizycznego i języka polskiego. Zachowanie wzorowe. Trenerzy od ciężarów mówią Jurkowi, że jak się przyłoży, może zostać mistrzem polskich juniorów. Jest rozdarty, bo coraz bardziej ciągnie go w góry. Bierze udział we wszystkich młodzieżowych rajdach po Beskidach i karkonoszach. Zbiera znaczki i plakietki górskich schronisk. Tymczasem w 1965 roku w Wełnowcu, robotniczej dzielnicy Katowic, Ignacy Walenty Nędza zakłada Harcerski Klub Taternicki, HKT. Zapisują się chłopaki z 13. Katowickiej Drużyny Harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Nędza zabiera ich w skałki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Każdą wolną chwilę spędzają w Podlesicach, Kroczycach, Żarkach. 14 września 1965 roku Bolesław Pawlak, kolega Jurka Podwórka i członek HKT, proponuje Kukuczce wyjazd w Skałki. Jurek się waha, bo ma jechać na zawody w podnoszeniu ciężarów, ale dwudziestometrowe, wapienne skały bardziej go kuszą. Jedzie z Bolkiem. Zobaczyłem, że ludzie wspinają się na rękach po pionowej ścianie. Dotknąłem skały, podciągnąłem się. Wyczułem, że nie tylko jakoś się jej trzymam, ale... Potrafię ją nawet pokonać. Tak odkryłem zupełnie dla mnie nowy, pionowy świat. Od tej pory wszystko inne przestało się liczyć. Notuję w pamiętniku. Trenerzy od ciężarów niezadowoleni każą mu wybierać albo sztanga, albo wspinaczka. Dwanaście drugich dań. Kukuczka już nigdy nie założy trykotu ciężarowca. Zapisuje się do HKT. Na pierwszym spotkaniu w klubie spotyka Walentego Nędzę, tego samego, który w Alpach powstrzymał bójkę między Indianami a Harcerzami. Nędza w niskim blond chłopaku rozpoznaje wodza Apaczów. – Hołk! – wita go ze śmiechem. – Hołk! – odpowiada po chwili Kukuczka. Tak rodzi się ich przyjaźń. Instruktorzy wspinaczki są pod wrażeniem Kukuczki. Był cholernie mocny, miał świetną kondycję i fenomenalną sprawność.